W poprzednim odcinku Andrzej natknął się na dwa niepoprawnie wykonane uziomy. Pierwszy z nich już zaczął korodować, drugiego czeka to wkrótce. Rozwiązaniem jest jeden prosty trik, o którym opowiemy w poniższym filmie. Witajcie, elektryka dla każdego. Mamy dla Was kolejną porcję elektryki w praktyce. Niestety na tej budowie nie było już możliwości wykonania uziomu fundamentowego, więc zrobiliśmy uziom otokowy, a dzisiaj pokażemy Wam, jak zabezpieczyć bednarkę przed korozją w punkcie potrójnym. Punkt potrójny to miejsce przejścia bednarki z ziemi do powietrza, gdzie jest ona najbardziej narażona na korozję i poddana głównym czynnikom korozyjnym, takim jak ziemia, woda i powietrze. Żeby zminimalizować ryzyko korozji, nakładamy na bednarkę opaskę termokurczliwą. Opaskę ogrzewamy opalarką, tak by szczelnie przylgnęła do bednarki. Gotowe. Wystarczyło kilka minut, dzięki którym tak naprawdę nasz uziom posłuży jeszcze długie lata. Kochani, a tutaj poza niezłym bałaganem widzicie rzeczy do kolejnej realizacji. YKY 4x50 mm kwadrat 80 metrów, które połączymy poprzez złączki AluCU w tym pięknym oto złączu. Mamy też tutaj bardzo fajną erbetkę, która zasili plac budowy, która zostanie podłączona poprzez Z2 z airbagiem i klasyczne złącze licznikowe, które za sekundkę zobaczycie. Tak ono wygląda. Jeśli chcecie zobaczyć te dwie naprawdę fajne realizacje, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. My się już dzisiaj żegnamy. Do zobaczenia przy tych naprawdę fajnych realizacjach. Cześć!